To wtorek, odcinek 68. Cześć, z tej strony Joanna Salwa, trenerka zdrowia. Dzisiaj kontynuujemy serię treningu na keto. Porozmawiamy sobie dzisiaj głównie o treningu aerobowym. Już oczywiście po adaptacji, jeżeli jesteście jeszcze w trakcie bądź przed adaptacją, to zapraszam do poprzedniego filmu. Kolejny film będzie dotyczył treningu głównie siłowego i jeszcze jeden planuję dotyczący tego, czy potrzebujemy węglowodanów podczas treningu, będąc w keto. I jeżeli to nie wyczerpie tematu, no to piszcie w komentarzach, to będziemy kontynuować serię. Natomiast dzisiaj nie mam jeszcze swojego biura, stare biuro w remoncie wciąż, więc mam nadzieję, że tutaj nic nam w tej zielonej scenerii nie będzie zakłócało spokoju. I zapraszam na odcinek dotyczący treningu aerobowego w ketozie. Zacznijmy od obalenia mitu, który niestety cały czas funkcjonuje, czyli tego, że jeżeli przechodzimy na keto, to treningi będą jakąś totalną masakrą. Moi drodzy, tak nie jest. Jeżeli przeprowadzimy oczywiście poprawnie keto-adaptację, wiadomo, adaptujemy się najpierw, więc i nasze treningi będą słabsze, i my mamy mniej siły, ale jeżeli już nauczymy się korzystać z tego paliwa, jakim jest tłuszcz, na ketozie, to naprawdę i to też ma potwierdzenie w wynikach badań, o których Wam zaraz powiem, naprawdę wcale nasze osiągi i nasze treningi nie są gorsze, a nawet czasem mogą być lepsze. Dlaczego? Po pierwsze, posiadamy w ketozie coś takiego jak elastyczność metaboliczna. I to daje nam bardzo dużo korzyści, bo przede wszystkim potrafimy dwa razy lepiej spalać tłuszcz niż osoba nie będąca w ketozie. I to jest potwierdzone w wynikach badań zarówno u szczurów, jak i u ludzi. To spalanie tłuszczu, ta oksydacja zachodzi dwa razy lepiej. Więc dzięki temu, jeżeli trenujemy w ketozie, to spalamy więcej tkanki tłuszczowej, ale również po prostu wykorzystujemy tłuszcz właśnie jako paliwo, które napędza nasz trening i daje nam energię. Jeżeli chodzi o trening aerobowy, czyli o niskiej intensywności, no to wiadomo, chodzenie, nordic walking i tak dalej. O wyższej intensywności, bieganie, czyli wszystkie te treningi, które są związane z przemianami tlenu. Trening aerobowy, czyli inaczej tlenowy. On bardzo dobrze może spalać naszą tkankę tłuszczową, bo właśnie przy spalaniu tkanki tłuszczowej uczestniczy tlen. Natomiast potrzeba na to oczywiście odpowiedniego okresu czasu i te treningi aerobowe są zazwyczaj dłuższe niż treningi anaerobowe, beztlenowe czy siłowe. I bardzo często mówi się, że właśnie biegacze muszą jeść węglowodany. Jeżeli ktoś jest maratończykiem, ultramaratończykiem, biega jakieś triatlony, to często właśnie można usłyszeć, że nie da się po prostu bez jakichś batonów energetycznych, bez popijania cukru przetrwać. Natomiast jeżeli chodzi o spalanie węglowodanów, to my mamy w naszych mięśniach glikogen i te rezerwy, które my mamy energii w postaci właśnie węglowodanów, to jest około 1,5 do 2000 kilokalorii. Czyli tyle mamy rezerwy, no i jeżeli nie jesteśmy w keto, to musimy tą rezerwę za chwilę uzupełniać i to prawda, rzeczywiście trzeba się nawet w trakcie długich, intensywnych treningów czy biegów posiłkować dodatkowo tymi kaloriami. Natomiast jeżeli jesteśmy w ketozie, to potrafimy wykorzystywać tłuszcz jako źródło energii. I słuchajcie, nawet osoba szczupła ma około 20 tysięcy kilokalorii w sobie, które może z tłuszczu spożytkować. Nawet osoba szczupła, już nie mówiąc o tym, jak ktoś jest otyły, to naprawdę nie musi ładować węglowodanów, będąc w ketozie, jeżeli nauczy się ten tłuszcz wykorzystywać jako energię.
I to jest duża przewaga, ponieważ zaraz powiem Wam o badaniach, które były przeprowadzane. Osoby właśnie, na przykład ultramaratończycy w ketozie wcale nie muszą się ładować energią, bo tą energię pozyskują ze swojej tkanki tłuszczowej, którą jakby zawsze mamy. Tak? Natomiast zasobów węglowodanów w naszym ciele jest bardzo mało. Dr Jeff Volek, o którym prawdopodobnie, jeśli interesujecie się tematem keto, słyszeliście, bo on już od wielu, wielu lat promuje i tak naprawdę przede wszystkim bada ketozę w różnych stanach. Natomiast zrobił chyba w 2018 roku bardzo fajne badanie z 20 ultramaratończykami, ironmanami, czyli naprawdę sportowcami, którzy trening aerobowy to po prostu wykorzystują maksymalnie i po prostu top of the top. I tą grupę 20 tych sportowców podzielił na osoby na diecie ketogenicznej i nie na diecie ketogenicznej. Co się okazało? Że osiągi osób, które były zaadaptowane do ketozy, były takie same jak pozostałej grupy kontrolnej. Dodatkowo, co ważne, bo to często jak czytacie badania, to też warto sprawdzić, czy tam nie ma jakichś błędów. Te osoby przebywały na tej diecie ketogenicznej średnio przez 20 miesięcy, więc jakby miały odpowiednią ilość czasu, żeby się zaadaptować. I nie było żadnych różnic pod kątem ich wydolności, tego w jaki sposób trenowały, efektów itd., itd. Osoby na diecie ketogenicznej spaliły więcej tkanki tłuszczowej, jeżeli miały jej nadmiar. I co jest bardzo ciekawe i co obala w ogóle wiele teorii, które do tej pory było, to, że uzupełnianie glikogenu mięśniowego, czyli tego zapasu węglowodanów w naszym organizmie, następowało tak samo efektywnie u osób będących na diecie ketogenicznej, które wcale nie ładowały węglowodanów, i u osób nie będących na keto. Ponieważ żeby uzupełnić glikogen w naszym ciele, wbrew pozorom wcale nie potrzebujemy do tego węglowodanów. Dlaczego? Między innymi dlatego, że i tłuszcze, i węglowodany to jakby składają się, są podzielone, są molekułami, składają się z różnych cząsteczek. Nie jestem chemikiem i też nie chcę tutaj Was wprowadzać w jakieś nie wiadomo jakie teorie, ale w skrócie to są w większości cząsteczki węgla. I teraz w zależności od tego, jak te cząsteczki się łączą, to możemy z tłuszczu zrobić cukier. I dzięki temu, na przykład, jeżeli mamy intensywny trening, to pewnie słyszeliście o mleczanie. Kwas mlekowy powstaje w naszych mięśniach pod wpływem intensywnego treningu i właśnie niektórzy mówią, że odpowiada za to, że po prostu mamy ból mięśni, bo on właśnie sprawia, że odczuwamy dyskomfort po treningu. Ten kwas mlekowy, ten mleczan, może zostać poddany glukoneogenezie, czyli może być składnikiem, który jest przez proces glukoneogenezy przetwarzany i właśnie w ten sposób uzupełniamy zapasy glikogenu, wcale nie jedząc węglowodanów. I dla przykładu powiem Wam o jeszcze jednym badaniu, które nie potwierdziło tego, że mamy tak samo dobre osiągi w ketozie. To było tylko, dlaczego ono tak według mnie tego nie potwierdziło. Było to badanie, gdzie wprowadzano osoby na dietę ketogeniczną na 4 dni, na takie bardzo niskie węglowodany i na 4 dni na bardzo wysokie węglowodany, czyli taki high carb. I teraz, jeżeli siedzicie w temacie, to naprawdę, jeżeli ktoś nie był nigdy w ketozie i nagle przez 4 dni dostaje tylko po prostu tłuszcze, to on w tą ketozę nie zdąży wejść i po prostu nie potrafi tego tłuszczu używać. No i rzeczywiście to badanie wykazało, że osoby przez te 4 dni na keto miały słabe wyniki. No oczywiście, że miały i o tym był poprzedni film, że zazwyczaj jeżeli rozpoczynamy ketoadaptację, to powinniśmy trochę odpuścić sobie, wyluzować treningi. Co jest też ciekawe, jeżeli chodzi o zaletę bycia na keto i treningu, to oprócz tego, że właśnie spalamy więcej tkanki tłuszczowej, a nie ubywa nam masy mięśniowej, to dodatkowo ta recovery rate, czyli jakby nasza regeneracja po treningu, jest szybsza. Jest to związane z tym, że ketoza ma też takie działanie przeciwzapalne.
I właśnie dzięki temu wiele osób po takich właśnie intensywnych bardzo treningach, maratonach, gdzie startują w jakichś zawodach, będąc w ketozie, o wiele szybciej się regeneruje. Bo jeżeli mamy jakiś bardzo wykańczający bieg, to niektórzy sportowcy potrzebują nawet miesiąca czasu, żeby się odbudować. Natomiast będąc w ketozie, to po prostu następuje szybciej. I jeżeli szybciej się regenerujemy, to tym samym te treningi mogą być częstsze, intensywniejsze, mocniejsze i po prostu nasza sprawność i nasze efekty są lepsze. Dlatego też, że podczas ketozy ten stres oksydacyjny jest niższy. Spalanie tłuszczu jako energii jest po prostu lepsze zazwyczaj, ja nie mówię, że też u wszystkich i to trzeba na własnej skórze przetestować, niż spalanie węglowodanów. I jest jedno ale. Jeżeli mówimy o treningu aerobowym, to trzeba pamiętać, że trening o niskiej intensywności, czyli na przykład jakiś Nordic Walking załóżmy, będzie spalał w dużej mierze, jeżeli jesteśmy w keto, właśnie będzie zużywał tłuszcz jako źródła energii. Jeżeli podnosimy tą intensywność, to procentowo rośnie zapotrzebowanie na węglowodany, a zmniejsza się na tłuszcze. Jak już mówiłam, to wcale nie znaczy, że musisz pozyskiwać węglowodany z diety, choć możesz. I tutaj taka targeted ketogenic diet, gdzie, czyli taka celowana dieta ketogeniczna, gdzie około treningowo jemy węglowodany, u niektórych osób się bardzo dobrze sprawdza. Natomiast nie jest to mus. Ale przy takim bardzo intensywnym treningu, który trwa przez długi okres czasu, coś w stylu, nie wiem, półtorej godziny crossfitu na przykład, no to rzeczywiście nasza adaptacja do stanu ketozy i do efektywnego wykorzystywania tłuszczu jako źródła energii po pierwsze będzie trwała dłużej i po drugie jest to chyba jedyny rodzaj treningu, gdzie rzeczywiście jeżeli ładujemy węglowodany, to będziemy raczej mieć lepsze efekty. Więc to jest rzecz, którą należy wziąć pod uwagę, bo jeżeli jesteś sportowcem zawodowym, a nie traktujesz sportu jako tylko takiej aktywności, która pomaga Ci utrzymać sylwetkę, zdrowie, długowieczność, no to tutaj rzeczywiście warto współpracować też ze specjalistą, sprawdzać, co na nas działa najlepiej, bo też każdy jest inny. Okej, to tyle w temacie treningu aerobowego na keto. Zapraszam na kolejny odcinek, gdzie poruszymy trening siłowy i to, czym on tak naprawdę jest i dlaczego uważam, że każda osoba powinna trening siłowy wykonywać. No i jeszcze temat ładowania węglowodanów. Także do zobaczenia za tydzień. Cześć!